czołem ludziska, ja się nazywam Staszek Igraszkowski, a przed wami Don't Escape Trilogy, czyli pierwsze trzy gry, które powstały zanim Scriptwelder, polski twórca gier niezależnych, a dokładniej gier z czasów jeszcze Flasha, tak? Gdzie tworzył Deep Sleepy i tworzył właśnie Don't Escape'y. Ale ogólnie to jest przedsmak, trylogia, która jest przedsmakiem Don't Escape, Four Days to Survive, które miałem ogrywane na kanale i to zdecydowanie do dzisiaj jest to jedna z moich ulubionych przygodówek z tak zwanym odwróconym escape roomem. Ponieważ Don't Escape polegał na tym, że zamiast wydostać się z pomieszczenia, musieliśmy się w nim zabunkrować. Na przykład Don't Escape pierwszy, bo to są trzy odrębne gry, które mają trzy odrębne historie i w żaden sposób się nie łączą, mieliśmy uciec. W pierwszej części będziemy uciekać, a raczej będziemy... Jesteśmy wilkołakiem, więc postaramy się zrobić wszystko, żeby nie wydostać się w nocy, tak? I nie zeżreć połowy wioski. To jest nasze zadanie. I kolejne dwie części mają inne historie, jedna kosmiczna, jedna chyba coś związanego z jakimiś nieumarłymi, aż tak dokładnie nie kojarzę, ale nie znam tej trylogii i kiedyś chciałem ją odpalić. I chyba dzisiaj przyszedł ten dzień. Szkoda, że nie ma polskiego języka, ale za to jest ta trylogia na Steamie, można ją sobie kupić, można wesprzeć twórcę. Wydaje mi się też, że można ją znaleźć ją też gdzieś na jakichś serwisach z grami flashowymi. Nie badałem tematu, uważam, że fajnie będzie po prostu wesprzeć, sprawdzić i zobaczyć, jak to się zaczęło, tak? Zanim twórca, czyli Scriptwelder stworzył Don't Escape Four Days to Survive, które mówię, jest znakomitą grą, jeśli nie znacie, zagrajcie, jest mega fajnie regrywalna, fajne pomysły, mega tam są pomyślane te zagadki, trzeba dobrze zarządzać czasem i pomysłami, albo obejrzyjcie, jak wolicie, zdecydowanie warto i polecam, a ja tymczasem tym oto momentem i w tym oto momencie rozpoczynam ogrywanie i zacznę sobie od oczywiście początku, czyli od historii z wilkołakiem, tak? Te wszystkie trzy gry są tutaj przeniesione właśnie na Steama, żeby można było zagrać dla szerszej publiki, tak wiadomo, Flash umarł, no i z tego powodu jest smutek, tak? Jakby ten temat zwykle poruszam, kiedy ogrywam gry flashowe, ponieważ ja się szkoliłem jako, w ogóle moja pierwsza praca i w ogóle zacząłem pracę i pracowałem jako Flash developer i szlak wszystko trafił i musiałem się przebranżawiać. Także tyle z mojej przygody programistycznej, ale mam nadzieję, że niebawem myślę, że w godocie jakieś gry zacznę tworzyć w końcu, ale na razie skupmy się na Don't Escape'ie. Obudziłem się w pokoju. Pokój nie jest zamknięty i pamiętam wszystko. Jestem wilkołakiem. Dzisiaj zmienię się, tak? Dzisiaj się przemienię i ludzie umrą. Chyba, że znajdę sposób, żeby powstrzymać się przed wyjściem z tego miejsca. Muszę upewnić się, że cokolwiek się stanie, nie ucieknę. I don't escape. I to właśnie lubiłem w tej wersji, w tej czwartej części niby. Właśnie to jest ciekawe, to była czwarta część, tak niby od tyłu zacząłem i miałem ograć kiedyś te poprzednie wersje i dzisiaj jest ten moment, kiedy zaczynam. Oczywiście oprócz trylogii Don't Escape jest jeszcze trylogia Deep Sleep, a w ogóle przypomniałem sobie o Scriptwelderze, taka ciekawostka, bo on tworzy i już pojawiła się strona Steam jego nowej produkcji, która ma być czwartą częścią, tak jak tutaj Four Days to Survive w Don't Escape, jest czwarta część Deep Sleep. Więc musimy jeszcze nadrobić do czasu premiery tamtej gry. Tam było coś z Forsaken, przepraszam, nie pamiętam tytułu. W każdym razie czwarta część Deep Sleepa, musimy nadrobić też trylogię Deep Sleep, która też podobno jest dobra, ale tam się już łączą. Tam już jest historia ciągła o koszmarach nawiedzających podczas spania. I mnie mega ciekawi, szczególnie, że postać w Four Days to Survive, blondynek, taki dzieciaczek, nie pamiętam jego imienia, jest bohaterem Deep Sleepa w ogóle. Więc zobaczmy, na czym to ogólnie wszystko tu polega. Znaczy, no musimy zrobić coś, tak? Co mamy? You drop item to use on yourself. Wait till dusk, finish game when ready. Okej. Game options. No dobra, czyli co? Mamy jakąś siekierę. Be trusty, dobra. Czyli trochę zardzewiała, ale wciąż ostra. Mamy też trochę ściętego drwa. Okej, czyli tylko tam, gdzie... Tutaj coś jest. Okej, znalazłem również grzyba. Nie wiem, jak długie są te gry, ale to na pewno nie są gry... Nie są te gry długie, więc myślę, że powinniśmy dość sprawnie zamknąć tę trylogię. Chyba, że ktoś z was grał, mniej więcej jest w stanie ocenić, to byłoby całkiem przydatne. Dobra, z zewnątrz udało mi się zabrać tylko kilka rzeczy. Mamy też linę. Dobrze byłoby zamknąć drzwi przede wszystkim. No dobra, możemy się obracać pewnie na... No dobra, otworzymy na razie te drzwi, może być więcej światła. Nie wiem, czy jest więcej światła, ale może... The pot is filled with cold water.
Dobra, czyli tutaj może byśmy dorzucili drwa, na przykład. Dobra, położyłem trochę drwa w kominku. I dobrze było to jakoś rozpalić. Mam też broń. Nie ma żadnej amunicji. Mamy też... No, miotły, ale miotła się nie chciała kliknąć. Mam jakąś notatkę. Czy mogę jakoś przeczytać to? A nie, to są kolejne strony. Dobra, no to przeczytajmy. Co my tu mamy? Ta chata wygląda na opuszczoną. Zostanę tutaj przez jakiś czas i postaram się znaleźć sposób dowiedzieć się, co zrobić. Mam nadzieję, że nie zjadłem nikogo, kto tutaj żył. Dzisiaj jest pełnia. Tak jak przeczuwałem, wiedźma rozmawia do, gada do mnie zagadkami. Powiedziała, żeby, jeżeli mam ochotę, mam zamiar osłabić bestię, potrzebowałbym garści gorącego pyłu, chrupiącego zioła i czegoś, co rośnie w ziemi, ale nie jest rośliną. Prawdopodobnie chodzi o grzyb. Wspomniała również, że... Wspominała również, że efekt tej mikstury, którą sobie tu przygotuję, bardzo szybko się skończy, tak? Więc muszę na to uważać. To mam jakąś butelkę, żeby zrobić... muszę chyba miksturę w takim razie zrobić. Tu mamy poroże, czyli tutaj musiał żyć jakiś łowca. Nie potrzebuje... Znaczy, łowca? Boże, hunter to w sumie jest ten, kto poluje. To, no to łowca chyba, nie? Nie potrzebuje miotły. To nie. Nic na siłę. Dobra, musimy znaleźć zapałki albo coś w tym stylu. O, mamy świeczkę. Dobra, mamy również puste pudełko. Mamy też kilka... Okej, nie wiem, czy można jakoś zajrzeć do nich. Coś tu jest. Znalazłem tinderbox. Okej. Czyli to jest pudełko... Znaczy, tinderbox wydaje mi się, że to jest po prostu zapalniczka, jak dobrze myślę. I can light fire with it. No właśnie, tylko teraz czy do tego drwa nie potrzeba jakiegoś, nie wiem, jeszcze jakiejś rozpałki? Czy niekoniecznie. To jest łóżko. O, kluczyk! Był jakiś klucz w kieszeni. Oczywiście trzeba by zamknąć okno jeszcze przy okazji. Prawdopodobnie. I jakoś zabić to okno pewnie. Mamy też wysuszoną roślinę. Okej. I mamy hak. Mamy zamkniętą skrzynię. Mamy również solidny stół. A, i są tutaj, tak, te oto beczki wyglądają na puste i nie ma z nich pożytku. Ale znalazłem również korzeń. Korzeń, grzyb, to wszystko pasuje. Herb, root i mushroom, dobra. No jak widzicie, gra nie jest duża, bo wszystko, co musimy zrobić, to musimy zrobić tutaj. Tylko mnie jest ciekawie, czy jeszcze można się gdzieś przejść tutaj. Czy to jest zewnątrz i koniec. Wygląda na to, że to wszystko. Więcej nic się chyba tutaj nie da zrobić. No dobra, no to musimy wykombinować, co dalej. Zamkniemy drzwi. Pytanie, czy... O, czekajcie. Aha, okej. Jest to jakiś sposób, żeby się jakoś powstrzymać. Dobra, jakoś musimy rozpalić, tak? Tinderbox na przykład tu. Tak jest. There, nice and warm, tak? Jest milusio i jest przyjemnie. Woda. Dobra, woda bulgocze. Teraz będziemy myśleć, jak zrobić wszystko, jak zrobić. Myślę, że również zapalimy tutaj... Oh, wait. To co, zużyłem już? Ja chcę rozpalić świeczkę jeszcze. Nie mogę rozpalić świeczki. Do czego jest ten pudełko potrzebne? Tutaj mamy łóżko. No dobra. Znaczy ogólnie widzę... Tak, mamy klucz? Mamy klucz, no właśnie. It doesn't fit in here. O kurczę, to nie pasuje tutaj. To do czego jest ten klucz? Czy ten klucz jest do tego, żeby zamknąć drzwi? Zobaczmy. I've locked the door. Okej, zamknąłem drzwi, ale muszę prawdopodobnie również wyrzucić kluczek. Zakładam. Bo jak go nie wyrzucę, to co? Mogę wyrzucić klucz za okno na przykład. O! Tu było zamknięcie okna. Ale co to? W jaki sposób to ma... W jakikolwiek sposób ma to pomóc. Dobra, wyrzucę kluczek. Mogę wyrzucić klucz za okno? To byłoby ciekawe. Albo na przykład wrzucę go do pojemnika? Myślę, że gdzieś... A chcę schować ten klucz na przykład gdzieś. Nie? A mogę schować klucz do kieszeni?
No zakładam, że skoro będę wilkołakiem, to mogę chcieć otworzyć kluczem, ale może jak jestem wilkołakiem, to po prostu nie jestem myślącą istotą, nie? Tylko jestem potworem, bestią. Możemy to zamknąć. Ciekawe, czy jakieś deski by się przydały. Wiecie co? A może byśmy spróbowali, zanim się rzeczywiście, kurczę, pozamykamy. Myślę, że to jest ostateczność, żeby się zamknąć, ale dobrze wiemy, że to można zrobić. Może jesteśmy w stanie na przykład trochę porąbać coś tego drwa? Z drugiej strony... co by tu można porąbać, żeby jeszcze, bo wiecie co, jak czuję, że potrzebuję desek. Czy mogę porąbać szafę? Nie mogę. I could push it... dobra, mogę to... Dobra, rozumiem. No dobra, ale okej, mimo wszystko zobaczmy, czy da się na przykład coś jeszcze porąbać. Na przykład ten stół, skoro jest solidny stół, to może ten solidny stół da się porąbać. Zobaczmy. Cyk, cyk. Tak jest, no chodziło mi o deski właśnie, tak? I could use all those planks. Mogę użyć jakoś te deski. Co ciekawe, zobaczcie, nie mogę... Mogę też rzucić coś na sobie, na siebie, ale nie mogę... Kurczę, mogę spróbować rozwalić siekierą, może jeszcze to. Mam siekierę, czemu nie mogę rozbić skrzyni siekierą? Ale myślałem, że jeszcze zużyję to. Beczki jakoś, ale nie. Hook. No dobra. To w takim wypadku mamy deski. No myślę, że tymi deskami spróbujemy zamknąć okno. Dobra, i co? Okej, nic. It's locked. Dobra, ale mogę oczywiście to otworzyć. Znaczy, zakładam, że te deski trzeba jakoś przybić gwoździami. Tak, ale co my tu jeszcze mamy? Mamy linę. Silną linę. Można łączyć przedmioty? Na razie nie mogę, ale liną mogę coś też zrobić. Mam butelkę, mam klucz. Klucz do zamykania drzwi. Mam też to. Okej. It's empty. A candle. Dobra. Bo tutaj mogę rozłożyć, co ciekawe, czy to zadziałało, tak? Na łóżku nie zadziała, patrzę sobie, tutaj nie zadziała, ale rzeczywiście działa na oknie. Przepraszam bardzo, działa na oknie. Ale jeszcze muszę prawdopodobnie znaleźć jakieś narzędzie, żeby móc przybić, żeby zabić okno. Prawdopodobnie przez okno jestem w stanie uciec bardzo łatwo. Natomiast bardzo mocno zastanawiam się, co mogę zrobić z tą skrzynką, skoro jest zamknięta. A ten klucz sprawdzałem, nie pasuje, prawda? Tak. Co mogę zrobić, co mogę zrobić? Mam jeszcze jakąś linę. Tylko pytanie... Na co mi ta lina? Może mogę coś czymś związać? Mogę... Wiecie, co wiem? Mogę związać siebie. Zakładam, że chodzi o to, że mam związać siebie. Taki mam pomysł na razie. Kurka, jak otworzyć... Gdzie w ogóle jest ten klucz? Bo to mnie w sumie fascynuje. Gdzie ten klucz jest schowany? Nie ma za dużo miejsc, które można by brać pod uwagę. Myślę, że na zewnątrz wychodzić już nie będziemy, dlatego zamknę drzwi i przysunę to. Zobaczmy jeszcze raz, co nam mówi ta wiedźma. Dobra, czyli wiedźma mówi, że potrzebuje garść gorącego pyłu. Hot dust, co to może być? To mogą być różne rzeczy. Gorący pył. Crunchy herb, to prawdopodobnie chodzi o korzeń. I coś, co rośnie w ziemi, ale nie jest rośliną. No, korzeń jest rośliną, więc... Korzeń to część rośliny, więc wydaje mi się, że... Mam już dwie rzeczy, czyli mam korzeń, mam grzybka, natomiast, kurczę, co to jest hot dust? To jest jakiś popiół? Cóż to może być? Tu mamy co? Water is boiling. Dobra, dorzucimy w takim wypadku korzeń. Dobra, dorzucimy grzyba. A to jest jeszcze herb, czekajcie, to jeszcze... Dobra, dorzucimy grzyba. To mamy w ogóle jeszcze suszone, tak? Bo to jest ciekawe, to są suszone zioła. A tam nie było nic o suszonych ziołach chyba, nie? Z drugiej strony, handful of hot dust. Crunch, napisane jest a crunchy herb. Znaczy, dla mnie crunchy herb to jest korzeń. Z drugiej strony, czy crunchy herb może chodzić o to, że to jest właśnie wysuszone zioło? Coś, co rośnie w ziemi, ale nie jest rośliną. No to pasuje mi... Mogę jakoś to rozmemłać? Czy a dorzucimy jeszcze herb? Bo widzę, że można. The potion seems ready. Czy to może być to? No dobra, zobaczmy. Okej, I've taken the potion. No zaraz zobaczymy, co się z tego... Zobaczymy, zrobimy test, jak to w ogóle działa wszystko. Więc zrobimy teścik.
Dobra, i polecimy w ten sposób. No właśnie, nie zabiłem tego dechami. Nie znalazłem jeszcze klucza. It's empty. Może trzeba będzie użyć na początku świeczki. Może tutaj, wiecie, popełnią pewne błędy po prostu. I zaraz zobaczymy, o co chodzi. Natomiast wezmę się na początku. Może napiję się mikstury. Paskudnie smakuje i się zwiąże. Dobra. I tied myself with a rope. Strong rope. Dobra. No dobra, i zobaczymy, co się wydarzy. Czyli wait till dusk, zobaczymy, co się stanie. Finish game, you will wait. A, poczekasz, aż słońce zajdzie i wstanie księżyc. Już czujesz mały głód. Czy jesteś gotowy? Tak. I zobaczmy, czy będzie jakaś... No dobra, zobaczmy, jakie jest podsumowanie. Stamina 100%, transformacja jest gotowa. Okej, okay. Mikstura w ogóle nie zadziałała. Dobra. Odgryzłeś linę, która cię chroniła. Czyli mamy 10% staminy spadło przez to, że... stamina musi spaść do zera. Oczywiście podcast zrobiłem losowo, wiedziałem, że nie ma tam pyłu, więc zobaczymy. Natomiast... troszkę nam ta lina pomogła. Teraz zaczął szukać wyjścia. Był bardzo wkurzony i głodny. Chciał uciec z tej chaty bardzo szybko. Drzwi były zablokowane, więc spróbował przez okno. Aha, trochę mu to zajęło, żeby rozwalić zamek. I w końcu był wolny. No widzicie, nie zabezpieczyliśmy za bardzo okna, 70 staminy. No dobra. Czyli mamy. Aftermath, czyli wynik to jest rzeź. Czy jak widzicie, wilkołak zaatakował wioskę, zabił 7 osób i jadł niektórych z nich jedząc żywcem. Podczas kiedy wilkołak był zajęty zabójstwem, przybyła jakaś ekipa polujących na potwory, czyli wiedźminy przybyły. No dobra. Czyli zapędziły w róg i zabiły go. Bez litości. No dobra, widzicie, czyli tak, bo to jest pierwsze podanie, wiadomo, no tak jak w Dante's Escape 4, choć troszkę inaczej. Natomiast naszym zadaniem jest wykombinowanie wszystkiego tak, żeby można było to po prostu zrobić jak najlepiej potrafimy, tak? No widać, że tutaj jest za bardzo rzeczy, dużo nie ma, tak? Ale musimy po prostu teraz pomyśleć, jak to wszystko ogarnąć. Więc teraz ja zacznę od tego. Na szczęście tutaj też jest spoko to, że można po prostu sobie tutaj pokombinować. I nie jest to długa gra, jak widzicie. Musimy zrobić wszystko po prostu, żeby dopełnić. Dopełnić wszystkiego. Dobra, tu mamy kluczyk. Tutaj mamy Tinderbox. I tym razem zrobimy tak. O, that would be a waste of Tinderbox. Co ciekawe, no dobra. Ale po co to pudełko, które jest puste? To mnie mega ciekawi. Czy to mogę jeszcze coś zrobić? No bo nie mam pojęcia, gdzie jest ten klucz. I to mnie w sumie troszkę mnie to męczy. Bo to mogę tu zamykać, to jest wszystko spoko. Ale muszę to zabić deskami. To jest pewne. Ale pytanie brzmi, czy mogę na przykład tutaj co... A, tutaj coś leżało? Czy mi się wydaje? Czy coś leżało tutaj na tej... Nie, tu nic nie leżało. Ale mamy tu różne dziwne rzeczy. Czy mogę użyć siekiery na przykład na beczkach? Barrels seem to be empty and no use to me. Okej, nie mogę. Ciekawe jest też ten hak. Czy mogę siebie na przykład na tym haku powiesić? To byłoby ciekawe. No dobra, bo są pewnie jakieś alternatywne... Znaczy zakładam, że może być jakieś alternatywne użycie tych przedmiotów. No najbardziej mnie ciekawi, czy jestem w stanie dostać się do tej skrzyni. Wiadomo, że mogę użyć siekiery, ale teraz chcę zobaczyć, czy jestem w stanie używać przedmiotów trochę w innym... celu. Okej, zamknąłem. Dobra, można zamknąć. Można przesunąć, więc wiemy, że tu zrobiliśmy wszystko pięknie. Zamknęliśmy na klucz, tak? I zastawiliśmy szafą, więc on wybrał przede wszystkim... okno. Ale wiecie co? Byłoby pięknie, gdybym zdobył amunicję i się po prostu... Ale ja mam siebie nie zabić w sumie, tak? Znaczy, nie wiem, czy celem moim jest spróbowanie siebie po prostu nie zabić. Czy to może być jakiś sposób?
Nie potrzebuję miotły. No ale właśnie, no kurczę, co jest z tym czarnym pyłem? Dopóki nie otworzę tej skrzynki, wydaje mi się, że nie będę mógł pójść do przodu, bo nie będę, będę czuł, że czegoś nie zrobiłem. Więc muszę chwilę podumać. O, patrzcie, tu coś. O kurczę! Znalazłem jeszcze rzecz, którą pominąłem. Widzicie, dlatego tutaj to jest dość istotne, tak właśnie czułem, że coś mogłem pominąć. Znalazłem, zobaczcie. Łańcuch. To już coś. Udało mi się jeszcze zlokalizować łańcuch. To myślę, że będę chciał się tym łańcuchem prawdopodobnie owinąć. Tak jest. I've chained myself, a mogę się od... Mogę się też tak. Już sam effort, czy z wysiłkiem udało mi się odwiązać. Więc może muszę się zawiązać liną, muszę się zawiązać łańcuchem. Wszystko spoko, ale nadal nie mam bladego pojęcia, gdzie pominąłem. Gdzie nie widzę, bo może gdzieś na przykład też patrzyłem na te wszystkie półki, ale nie widzę. Gdzie jest klucz do tej skrzyni? Czy mogę też skrzynię rozwalić siekierą? Do tego jeszcze nie testowałem. Skrzynię siekierą. It's locked, no... No wow! Ale ten kluczyk nie działa. A być może działa na przykład jakiś inny sposób. Tylko jaki? Cóż ja mogę zrobić, żeby... odblokować... tę skrzynkę, która mnie... Jakby, no tutaj mam jakiś... Tu mam jakąś dziurę w progresie, przez to, że nie mogę znaleźć klucza. O ja pierdzielę! Wyobraźcie sobie, że do łóżka miał klucz. Tak sobie myślę, no może pod łóżkiem, ale przecież klikałem łóżko. Otóż nie, co? I pewnie tutaj są gwoździe i młotek. Tak strzelam. Ja poproszę tutaj, myślę, wiecie co? To był po prostu medium blast. Kto mi zabroni wrzucić animacji z gier detektywistycznych kuźwa w taki moment? Znaczy, no tak, przewidziałem, co tam będzie, tam mogło być wszystko jeszcze, tak? Ale jedyne, czego mi brakowało, żeby zamknąć ten temat, to jest właśnie młotek i gwoździe. Więc metodą dedukcji wyszło na to, że się udało. No dobra. Słuchajcie, no to w sumie najważniejsze jest teraz to, żeby dobrze zrobić, przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby dobrze zrobić miksturę. Więc tu będziemy mogli być może zrobić kilka podejść, nie wiem, czy nie powinienem na początku pokombinować i dopiero potem zrobić resztę. Ale dobra, zobaczmy, bo na początku bym chciał zamknąć tutaj, bo być może coś jeszcze będzie brakowało i sobie tutaj teraz to wszystko zamkniemy, zablokujemy, o właśnie. Dobra, jest. It's locked. Wszystko pozamykane. Okej. Dobra, no to wychodzi na to, że musimy teraz wykombinać miksturę, potem się związać. Czy ja zamknąłem drzwi? Tutaj chyba tak. It's locked, dobra. Zobaczymy, co jeszcze będzie trzeba. Może trzeba tym łańcuchem coś jeszcze zrobić. No to myślę, że może jakoś to nie. Postrzelenie siebie nie ma raczej sensu. Więc tak. Ale dalej. Jest to ciekawe, ponieważ mam napisane a handful of hot dust. I co to jest garść gorącego pyłu? To też jeszcze jest coś, czego nie mam. Czym jest garść gorącego pyłu? Z czego stworzyć gorący pył? Myślałem na przykład, że mogę... Kurczę, miałem młotek, może bym mógł rozbić na przykład... rozbić na przykład coś. Coś tutaj zmielić, zmiętolić, ale... Wygląda na to, że tu nie ma interakcji pomiędzy rzeczami. Mogę wrzucić do środka coś, znaczy... Crunchy herb, dust i coś, co rośnie w ziemi, ale nie jest rośliną. No pasuje, kurczę, no grzyb nie jest rośliną, a rośnie w ziemi. Pytanie, w ziemi czy... No to nie jest under the earth, tylko in earth było, tak? Czyli w ziemi. Więc spodziewałbym się, że być może jeden z tych trzech składników, skoro mamy trzy i mamy trzy składniki do wrzucenia, jeden z nich trzeba jakoś przemielić. Ale sami widzieliście, że wrzuciłem te trzy składniki i to nie była właściwa mikstura. Więc pozostaje pytanie, jak stworzyć tę miksturę? Po co jest to pudełko? It's empty. Może da się tu wrzucić coś na przykład? I jakoś to potem zmiętolić? Nie, to byłoby... dziwne. No właśnie, mogę też rzucać bezpośrednio tutaj, nie mogę łączyć obiektów ze sobą. Mogę tylko zamieniać miejscem. Więc... czego mi jeszcze brakuje?
Nie, myślę też na przykład, że popiół w ogóle. To może być tak, że na przykład część tego drewna, które by się na przykład spaliło, mogłoby być czymś ważnym. Ale najlepsze to jest to, że tutaj są takie rzeczy, które są kompletnie zbędne. Na przykład jest ta miotła, ale nie potrzebuje. Są beczki, ale nie są potrzebne. Mamy też... Hunter must... No właśnie, mamy też poroże. Że coś na tym porożu jest, też nic. Mamy też broń, która nie ma amunicji. Więc czy to są rzeczy, które są ważne do wykorzystania? Czy to są rzeczy takie, które mają tylko zwrócić naszą uwagę? O cię w mordę! O ja pierdziele, tu jest jeszcze coś takiego, o ja! Co ja znalazłem? Kawałek mięsa. I... A spice. Przyprawa. To może być to, co jest mi potrzebne. O kurczę, no deska w podłodze. Muszę przyznać... To faktycznie to było tak tutaj narysowane, że nie sądziłem, że to w ogóle jest klikalne. Tu proszę bardzo. No dobrze, ładnie. To ciekawe. Jak widzicie, to czasami można być fajnie zaskoczonym. No dobra. Okej. W ogóle ciekawi mnie, jaki filtr jest tu nałożony, bo to jest nałożony jakiś grain, tak? Żeby dać tej grze taki jakby filmowy wydźwięk, ale prawdopodobnie jest to jakaś prosta metoda nakładki jakiejś graficznej, która powoduje, że no wszystko jest jakby w pikselu narysowane, ale jednocześnie ten szum powoduje, że jakby dodaje trochę takiego jakby realizmu trochę tej grze, ten wybór. No dobra, ale słuchajcie, mam mięso, ale mięsa nie miałem dodawać. A to też jest ciekawe. Mięso? Czy na przykład, wiecie co, tak sobie myślę, że oprócz wypicia mikstury można by na przykład oblać mięso, bo mięso na pewno będzie chciał zjeść wilkołak, więc na przykład przygotować mięso z taką papką i tyle. No dobra. W takim razie będziemy robić na pewno testy, bo tu można zrobić takie testy. Ja bym zrobił coś takiego, że w tym wypadku chciałbym tak. Crunchy herb. No to jest herb i czy on jest crunchy, on jest tylko wysuszony. Więc czy jest chrupiący? Ja powiedział, że korzeń jest chrupiącym ziołem. Dorzuciłbym korzeń. Czegoś brakuje. Dorzuciłbym spice, bo to przyprawy, to jest jak pył. Handful. Dorzuciłbym to. I dorzuciłbym, że coś, co rośnie w ziemi, ale nie jest rośliną. Dorzuciłbym to. Weźmiemy teraz to. Take in the potion. Teraz za czym? Czy mogę oblać to mięso tym? Tak! I've poured the potion on the meat. Super. Okej. Okay. To teraz muszę gdzieś to mięso położyć? Na przykład? A może mięso do pudełka? Nie, a może mięso na łóżku? Czy wystarczy mieć go w ekwipunku? Może wystarczy, że będę miał przy sobie to mięso? Albo mięso na haku? Tak! Let's feed the beast. Wiecie co, bo tam było powiedziane, że efekt bardzo szybko mija, więc tak właśnie wpadłem na pomysł, że poison chunk of meat, że najlepiej będzie wypić tę potkę zanim. Nie wypijecie jej zanim zmieni się w wilka, tylko jak on zje to mięso, wtedy będzie dłużej trwał efekt. Tak mi się wydaje, to jest ciekawy zabieg. Czyli to nie jest nam potrzebne, tak? Okej, okay, super. To teraz tak, jesteśmy prawie gotowi, żeby zrobić ten test, czy dobrze zrobiłem potkę, tak? You. Obwiązuje się łańcuchem, obwiązuje się sznurem i myślę, że to tyle, tak? Jesteśmy gotowi? Mamy pozamykane wszystko? I can't move, I'm tied. Dobra, zawiązałem się, ale przymień się, żebym widział to mięso. Dobra, zobaczymy. Okej. Okay. I zobaczmy, jaki będzie efekt moich przygotowań. Sprawdźmy to. Fajny pomysł ogólnie. Ciekawe, czy można zacząć od mniejszej staminy, bo to mnie też ciekawi. Transformacja, dokończyłem się. No dobra. Okej, czyli wilkołak był głodny, poszukiwał żarcia. Odgryzł linę. Potem udało mu się, męczył się trochę z liną, ale też udało mu się wyzwolić. To też mu zajęło trochę staminy, odjęło. Okej, dystrakcję również spowodowało mięso na haku. Ah, while the weakening potion didn't work, niestety. Potka osłabiająca nie zadziałała. Kurczę! No dobra. Okej. Okay. Czyli próbował
zaczął uderzać w drzwi. Wcześniej tego nie robił. O, trochę mu zajęło, żeby... A, bo zamknęliśmy okno, tak? Trochę mu zajęło czasu, żeby zniszczyć zamek. I niestety był wolny. Więc być może te 20% staminy to jest to... Okej, ale trochę inny jest atak, zobaczcie. Frightful Night. Czyli wilkołak zaatakował i zabił dwóch ludzi. Część jedząc żywcem. No ale oczywiście... A, poczekajcie. Wilkołak uciekł do lasu, zanim przybyli łowcy potworów. Nie udało im się wyśledzić bestii. Proszę bardzo. Można powiedzieć, że trochę inne zakończenie dostaliśmy przez to. W zależności pewnie ile jest staminy, tyle się tam zmieni. Ale wiecie co mnie najbardziej ciekawi? Zróbmy jeszcze taki test. Od razu ucieknijmy. Jestem ciekaw, jakie są efekty końcowe. Co się stanie, jeżeli ja totalnie pozwolę mu na 100% uciec? Jaki jest efekt od razu ucieczki? Transformacji, po prostu drzwi otwarte, leć. Zobaczymy, jakie on zniszczenia zrobiłby w tym momencie. Był głodny. Okej, przeszukał chatę węsząc. Szukał potem wyjścia. Był bardzo wściekły i głodny. Chciał uciec jak najszybciej się da. Ale ani drzwi, ani okno nie było zamknięte. Drzwi nawet nie były zablokowane. I w końcu był wolny. I co się stanie w tym momencie? Bloodbath, czyli po prostu kąpiel w krwi. 10 zabił, tak? Kiedy był zajęty zabijaniem, no przybyli łowcy, znowu go, tak, złapali w rogu, powiedzmy tak, czy go przyskrzynili i bez żadnej litości zabili. To nie było dobre zakończenie. Choć w sumie ciekawe, że nie wylatują żadne achievementy przez te testy, ale może jest tak, że na przykład, nie wiem, one się odpalą dopiero jak zamknę grę. Ale wydawało mi się, no jest chyba 13? Ile jest tych achievementów? Szybko jeszcze rzucę okiem, przepraszam. 13 osiągnięć jest. Więc to jest ciekawe. Dobra, widzę, że jest tylko Calm Night, don't hurt anyone, na przykład jest achievement, więc nikogo nie... z nikim nie zrób kuku. Dobra, a zatem musimy po prostu, wiecie co, ja spróbuję w tym momencie zrobić po prostu na razie test na szybko, zobaczyć czy mikstura zadziała. Jak uda nam się zrobić dobrą miksturę, to jesteśmy w domu, tak? Moim drugim testem jest Crunchy Herb, zakładam w takim wypadku, że chodzi o herb, który jest crunchy. Czyli, że jednak to. Drugie, bierzemy pod uwagę, że spice to jest ten a handful of, no właśnie, ale tam jest hot dust. Ale skoro jest spice przyprawa jest ostra, więc może hot dust oznacza, że to hot nie w zasadzie nie na gorący, tylko że ostry. Tak mi się wydaje. No i na koniec bym dorzucił nadal, no i właśnie, teraz co? Bo tam jest jeszcze, że to jest, że on rośnie w ziemi, ale nie jest rośliną. W sumie korzeń nie jest rośliną, rośnie w ziemi. Grzyb nie jest rośliną, jest grzybem. I też rośnie w ziemi, ale nad ziemią, a nie w samej ziemi, więc to jest ta zagadka. To jest próba zrozumienia, co tak naprawdę oznacza ta zagadka wiedźmy. That grows in earth. To jest in. Założę, że jeżeli to jest in, znaczy, że w ziemi, a więc to będzie korzeń. Czyli tym razem nie użyję totalnie... na pewno nie użyję tego, jak to się nazywa, grzyba. I zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale też zrobimy trochę inaczej. Po prostu jestem ciekaw, jak będzie wyglądać sprawa z miksturą, więc po prostu ją wypiję teraz. Znaczy dobra, możemy zrobić tak, że troszeczkę tutaj jakby pomożemy, ale nie za dużo, bo chcę mu tylko lekko utrudnić. Z drugiej strony to tak szybko idzie, że już jak zrobiłem całość, to już co za problem przygotować wszystko tak jak trzeba, prawda? Tak, zrobię wszystko. Najwyżej się okaże, że będę musiał jeszcze raz. Dobra, jestem gotowy. Jedziemy. Zobaczymy, czy tym razem zadziała podka. Ta podka ma najwięcej dla mnie... Bo różnie można interpretować, prawda, nawet to zdanie. Więc jestem ciekawy, jak to będzie faktycznie... Czyli był głodny. Dobra, pozbył się liny. Trochę się musiał potarmosić z tym. Zobaczył. No nie, while the weakening potion didn't work, znowu? O Jezu, to jaka tam jest mieszanka?
O mój Boże! Zaraz się okaże, że w ogóle zgubię się, jeśli chodzi o, o to, co miałem użyć. Czyli tak naprawdę, wiadomo, spadnie do 20 i ucieknie. Dobra. Zacznę się zastanawiać zaraz, czego ja nie robiłem, tak? Bo jeszcze jest... Wiecie co, wydaje mi się, że ile jest procent, to jest zaokrąglane i tyle osób zginie. Czyli jak mamy 20%, to dwie osoby. Jak było tam, nie wiem, 50% będzie 5 osób, tak zakładam. Kurczę! Czyli w takim przypadku, jak ta mikstura ma być? Co ma być z tą miksturą? Co ja testowałem, a czego nie testowałem jeszcze? O ja pieruny, no, mikstura. No dobra, to w takim przypadku teraz nie użyjemy korzenia. Czyli to będzie ten hot dust. To będzie crunchy herb. Ale mam wrażenie, że to robiłem może, chociaż nie, no, może jeszcze nie robiłem tej wersji. I grzyb. Co rośnie w ziemi, ale nad ziemią. Tak naprawdę korzeń zostanie przeze mnie nieużyty w tym momencie, bo nie pasuje być może do żadnego z tych opisów i w ten sposób sprawdzimy, jak to wyjdzie. Oblewamy mięso. I mięso kładziemy na hak. Dobra, teraz się plombujemy i mam nadzieję, że wszystko zrobiłem. Cyk, jedziemy i zobaczymy, czy ten układ coś da. Zobaczmy. O! Coś się zepsuło z dźwiękami. Jak słyszycie? Nie ma tego, co zwykle bywa. Jakaś muzyka, coś się z dźwiękami skopało. No dobra, ale zobaczmy. Czyli tak. Lina 10%, 15% łańcuch. Jedzenie i... Tak! I 20% spadło. Ale po zjedzeniu tego poczuł się bardzo zmotany. Zaczął rozwalać drzwi. I trochę mu to zajęło, żeby rozwalić zamek. I był wolny. I mamy to Call Knight. Proszę bardzo. Jest. Werewolf broke free from the hut, czyli wydostał się z chaty, ale bardzo zajęło mu to dużo czasu i wysiłku. Osłabiony trucizną, zmęczony od rozwalania czy próbowania od wyważania drzwi, nie miał już więcej siły, uciekł do lasu, niezauważony przez nikogo. Tak oto, szanowni państwo, kończy się, no właśnie, pierwsza część, czyli Don't Escape 1. Zrobiliśmy, kiedy jesteśmy wilkołakiem, tak? Credits, proszę bardzo, by Script Welder. I tutaj mamy jakieś, okej, tu są jakieś, no tak, linki do ilustracji, do dźwięków, Tiny Unicode font, proszę bardzo, wszystko spoko. Okej, więc szanowni państwo, to tyle. No, to było ciekawe, tak? To było na zasadzie eksperymentów, czyli ze wszystkich kombinacji, które można było ułożyć, oczywiście ułożyłem w ostatniej możliwej kombinacji, czyli to korzeń był nieistotny. Ale też, kurde, rośnie w ziemi, prawda? No nic, w każdym razie, dajcie znać, co wy sądzicie. Oczywiście, jak widzicie, gry są szybkie, więc ja myślę, że to... Nie wiem, czy w 3 odcinki, nie wiem, czy każda gra, czy każdej grze wystarczy jeden odcinek, czy nie. Ale zobaczymy, bo to mogą być 3 odcinki i mamy zamknięty temat, a może nie, a może będzie dłużej, może te następne gry będą troszkę dłuższe, może graliście i wiecie, to piszcie. A ja spróbuję oczywiście całą tę trylogię przejść, bo bardzo przyjemnie się to w to gra. Wy też możecie dać znać, czy to równie dobrze się ogląda. A tymczasem, jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Dzięki serdeczne i do zobaczenia za 2 dni w kolejnym Don't Escape'ie, w tym przypadku numer 2. Cześć!